Siemano, siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. I dziś jesteśmy, no, ponownie na Wariatkowie, bo gdzieżby to indziej. Teraz w sumie ciągle się filmy z Wariatkowa pojawiają, więc mam nadzieję, że jesteście w siódmym niebie. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ja tak tylko wam przypomnę o bardzo ważnej informacji, że jeżeli ktoś z was nie jest jeszcze na moim drugim kanale, na którym są daily vlogi przez cały grudzień, to zapraszam was tam bardzo serdecznie, ponieważ tam, no, dzieją się grube rzeczy i wy widzicie ten odcinek 2 grudnia. A już następnego dnia, czyli 3 grudnia, wlatuje tam odcinek z jedzenia najostrzejszego burgera na świecie. W sensie nie wiem, czy jest na świecie najostrzejszy, pewnie dałoby się ostrzejszego, ale nie ma w okolicy ostrzejszego ode mnie. Więc jeżeli chcecie zobaczyć taki odcinek, to koniecznie wbijcie na tamty kanał, link jest oczywiście w opisie. Albo wpiszcie sobie na YouTube Filip Szczypka, po prostu moje imię i nazwisko, prawda, PESEL-u wam nie podam. Ale po prostu wiecie, możecie sobie to wpisać i znaleźć ten kanał bez totalnego, totalnie bez żadnego problemu. No a ja oczywiście jestem na Wariatkowej, słuchajcie, plan na dzisiejszy odcinek jest bardzo, bardzo prosty, ponieważ no Milki jest w tym szpitalu i no nie czuje się najlepiej, więc uznałem, że znajdę jakiś sposób na to, jak jej pomóc, jak sprawić, żeby się poczuła chociaż troszkę lepiej. I pomyślałem, że tak, mam jakieś 2 arbuzy złote, nie wiem dlaczego ich się nawet nie da zjeść, więc w sumie to jest beznadziejny pomysł, ale jak widzicie, mamy w ekwipunku jeszcze coś innego. Przygotowałem słonecznik. Słonecznik jej dam, postawię trawę, postawię słonecznik, będzie pięknie jej tam kwitł. Dodatkowo przygotowałem dla niej złote jabłko. To jest tak zwany koks chyba, czy nie? Nie wiem, ale to jest uber koks po prostu, bo on jest złoty i jeszcze jest, prawda, ulepszony. Więc no jest, jest po prostu najlepsze jabłko, mam nadzieję, że się dzięki temu lepiej poczuję. Ja jakieś dziwne lagi czasem w tym Minecrafcie mam, aż mam wrażenie, że mam złe ustawienia zrobione, ale nieważne. Ja to myślę, że wiecie co jeszcze zrobimy? Nazwiemy tak. Kwiatek dla Milki, tak nazwiemy, o, i nie wiem jak to nazwać, kurczę, jakby tutaj nazwać, koks życia, o, tak, coś takiego, życia, może bez polskich znaków, koks życia, i jej to damy oczywiście, żeby miała i kwiatuszka Milki i jeszcze koksa życia, no po prostu to będzie idealne, myślę, że zaimponujemy jakoś, że prawda, pokażemy, że nam zależy, czy coś, i takie rzeczy, wiecie o co chodzi. Dobra, w każdym razie lecimy w stronę szpitala, bo trzeba tam polecieć, tam, o, ja nawet widzę ją, patrzcie, czekajcie, robię zooma, uwaga, na maksa, siedzi sobie tam, normalnie, chyba już chce się zmywać jakoś, czy coś tego typu, czekajcie, stanę może z tej strony, będzie lepiej widać, no nie. Nintendo, gra, który ja jej dałem Nintendo i gra, czyli się przydało, czyli już po prostu sprawiliśmy, że umililiśmy jej czas spędzony w szpitalu, no po prostu jestem idealny po prostu, jak ja coś wymyślę, to jestem po prostu, no geniusz po prostu. Więc skakujemy do tej wody, tutaj mojego świetnego basenu, to jest w ogóle świetne, bo dzięki temu mogę teraz o wiele szybciej w ogóle wychodzić z tego mojego, prawda, super fajnego domku i możemy w ten sposób bardzo szybko pójść w tamte miejsce. Jak widzicie, jest tutaj dróżka, też ja to zrobiłem, żeby Milki się przyjemnie wracało z powrotem do domu i prawda, tu piękną dróżkę prowadzącą, tutaj fajnie taką zrobiłem, tu widzę, że ktoś ogrodzenie jeszcze postawił i tak dalej, w szpital wariatko. Normalnie wchodzimy do środka, puk recepcji nie ma. Dzisiaj odwiedziny są otwarte, więc ja wchodzę normalnie na chillku i do środka. Halo, halo, jak samo poczucie? Jak samo poczucie? Ciężko. Ciężko? Ha, ale dzisiaj, dzisiaj już będzie łatwiej. Dzisiaj już o, nie nudzi ci się? Nie, Daria nigdy mi się nie znudzi, tak samo Lana Del Rey. Dobrze, a jakąś piosenkę znasz? Darii Zawiałów na pamięć? Tak, wszystkie. Dobrze, to ja posiedzę i posłucham. Nie będę śpiewać, nie będę śpiewać, no nie dawaj. Będę śpiewać żadnej piosenki. Dawaj. Nie ma opcji w ogóle. Dawaj, nie, bo mnie boli mnie gardło. Ale... Mnie się... To... No dobra, ale to czekaj, to ja mam tak, patrz, dla ciebie specjalnie. Nie, to nie to. Teraz, bum! O nie, w drugą stronę jest odwrócony. Czekaj, ja go... To jest, o, słonecznik, tak, mój ulubiony. Słonecznik, ej, on zmienił nazwę, to jest niesprawiedliwe. On był nazwany inaczej. Dobra, stawiam go tu, uwaga. Słonecznik pięknie w twoją stronę odwrócony, bo patrz, słonecznik, stań tu. Nie wiem, czy wiesz, ale słonecznik zawsze patrzy w stronę słońca. Wow, ale cute. O kurde, jak ja to wymyśliłem. Jakim ja jestem mistrzem totalnym, no. Niesamowite. Dobra, czy za taki kwiatek mogę usłyszeć próbkę śpiewu? Nie ma opcji. Dobrze, to co no musiałbym zrobić, żeby to usłyszeć jakoś, nie, prawda? Nie ma takiej rzeczy. The Voice of Poland i tak dalej. Nie ma opcji, że ci zaśpiewam. No, a za ciastka ci dałem, kwiatek ci dałem, Nintendo Switcha ci dałem. Nie, ale ja nie śpiewam. Należąco też potrafić śpiewać? Dawaj. Ej, właśnie, a propos. No? Patrz, mam taki level i w ogóle nie umiem go przejść. Możesz mi go przejść? Jasne. Dzięki. Już? O, już tak, tak szybko?
Ja jestem mistrzem w przechodzeniu leveli. Ja po prostu klikam i jest. Przesznięty level jest już. Przesznięty. Już przeszedłszy ten level ja. Sprawić ci radość. Radość. Tak. Wow. Niesamowite, nie? No, ja nie wiem, czy mi ktoś sprawia radość. To jest niesamowite, że wszystkie znaki na niebie wskazują, iż ten słonecznik patrzy na siebie. Tak? Wszystkie znaki na niebie? Tak. Mówisz? Tak. Wiem. Okej. Dobra, ale słuchaj, to jeszcze nie wszystko. Mam dla ciebie przygotowaną jeszcze jedną niespodziankę. No, ale widzę, że już się lepiej czujesz, że wstajesz w ogóle z tego łóżka. Tutaj widzę, że wszystkie leki zostały pochłonięte. No i dobrze, ale chodź tutaj, chodź. No, ale nie świecisz, więc to jest najważniejsze, czyli działa. Chodź, możesz wychodzić, nie? Możemy zrobić obchód wokół szpitala, możesz sobie spacery robić. Tak, mam taką przepustkę i mogę na 10 minut wychodzić ze szpitala. Dobra, dobra, czekaj. Dajcie jej przepustkę na więcej minut. O kurde, okej. Okay, nieważne, dobra, chodź, zróbmy w takim razie rundkę tutaj po wokół szpitala, prawda, zobaczyć tam piękną zieleń, pooddychać mieszkam świeżym tam, powietrzem. Patrz. Ja wiem, że tam mieszkasz, no, patrz, możemy, wiesz co zrobić, mogę ci tam wiadro rzucić na parapet. O, nie dorzuciłem. Okej. Okay. Jestem mocno średni w te klocki, ale... Dobra, nie wiem, czy czekaj, dorzuciłem. Nie, to się uda. Okej. Okay. Czekaj. O, kurde, czekaj, jeszcze raz. No, nie wytrzymam. No! O, patrz, czekaj, ja to zrobię, aż jakiekolwiek wyzwanie znajdowałeś. No widzisz. Ale było blisko, było widzisz, blisko. A wiesz co, a jakbyś się podrzuciła, Czekaj, no, dobra, powiem dawaj, tak, trzy, cztery. Cztery. Aha, troszkę się nie zgraliśmy. Ale dawaj jeszcze raz. Trzy, cztery. No kurde. Dobra, to ty odliczaj. No, trzy, cztery. Dobra, nieważne. Wiesz co, chyba nic nie wrzuci, ale mam inny pomysł. Dobra, robimy to w taki sposób. Koniec tematu. Czekaj, zostań tam na dole. Zostań tam na dole. Ja teraz rzucam ci pochodnie, żeby ci świeciła dniem i nocą, aż się nogi pocą. Prawda, uwaga, tu. Wow, jest rzucona, jest rzucona, będzie ci świecić pięknie, świeczka na parapecie. Dobrze, tak to ogarnąłem. Dobrze, w takim razie zapraszam dalej w tą jakże przecudowną podróż wokół szpitala. Niesamowita zieleń, fajnie, prawda? Fajnie. Masz już swoje ulubione drzewo? W tej jakże pięknym miejscu jeszcze nie? A to możemy wybrać. Proszę bardzo, wybierz swoje ulubione drzewo. Moje ulubione drzewo? Obiecuję, że następnym razem jak się spotkamy, to drzewo będzie wyglądało o wiele lepiej. Tak? Musisz wybrać to drzewo. A ja wtedy sprawię, żeby ono było najpiękniejsze. Dobra, to mi się to podoba w takim razie. Jest to bardzo ci się fajne. Podoba? Dobrze, to może patrz, ja oznaczę je. Dobra. To już wiem, że to drzewo będzie wyglądać wiele lepiej. Dobrze, tutaj w takim razie możemy przejść. Patrz, tutaj ja słyszałem, że w tym miejscu się dzieją jakieś transakcje niemiłe i tu można przez ścianę przejść, jakbyś miała kilof, ale ja nie mam niestety. Możemy to łomem rozwalić ewentualnie. Ja mam nóż. Myślę, że możemy napaść na bank. Myślę, że możemy. Jest tutaj bank? Jeszcze nie, ale zbudujemy go po to, żeby móc na niego napaść. Dobra, to mądre, ale tak podobno zrobiliśmy. Tak już kiedyś było, to prawda. O, no, tak już było kiedyś było, tak. Co? No, mówiliście mi o tym przekręcie. No, ale nie, jakim przekręcie, to nie był przekręt, to było 300 IQ. Nie my wiem, po prostu założyliśmy bank, ja i ty, jako para, prawda, Minecraftowa, założyliśmy, prawda, ten bank. I czy tam mennice, nieważne, świetny był bank, super ten i ogólnie sami z go napadliśmy. W sensie i ktoś inny go napadł, a my go później okradliśmy. Było pięknie, po prostu byliśmy jak Bonnie Clyde. Damn. Ale jedyne co będziemy sobie kraść, to sobie serca nawzajem. Albo zapalniczki, jakby nam brakowało do fajek. Dobra, nieważne. Jakie romantyczne. Dobrze, obeszliśmy to dookoła. Czy chciałabyś się przejechać wozem? Jeszcze raz. Wozem? No, dawaj. Patrz, ja muszę ci coś pokazać. Wsiadaj do środka. Patrz, widzisz tą dróżkę tutaj, którą przygotowałem? Specjalnie zbudowałem, by twoja podróż do domu była jak miesiąc miodowy. Piękny, po prostu. Piękna dróżka. A mieliśmy miesiąc miodowy? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie pamiętam sam. Chyba coś tam było, ale chyba nie miesiąc. Aha, okej. Raczej na pewno nie miesiąc, ale coś tam było. Dobra. No i tu ogólnie patrz, ale kurczę, jakim jestem kierowcą, ciągle dróżką jedziemy, niesamowite. Wow, patrz, a tu są owce. Może chcesz sobie wybrać swoją owcę? Nie, dzięki, jakoś nie kręcą mnie szczególnie owce. A co cię kręci?
Co mnie kręci? No. Nie wiem w sumie. Listonosze mnie kręci. Listonosze cię kręcą? Nie, nie kręcą. Patrz, bo tu mamy takiego fajnego. Patrz, pokażę ci, chodź. Tu są wozy listonoszy. Oni noszą listy. Nie mają w ogóle paliwa. No nie mają, bo jeszcze nie odpalili to i poczty. Tu patrz, tu są paczki ogólnie wysyłane. Że tak ujmę, w sensie tutaj okay. się, wiesz, pakuje i się wysyła, tak o. Tajemnicze pakunki. Tak, możesz, no, możesz nawet, a nie możesz, dobra, nieważne, chciałem otworzyć tą paczkę, ale chyba się nie da. Da dobra. Się otworzyć, da się, ale tam się jest zbyt, ogólnie. Tak, tak, właśnie. Dobrze, ciasno, i tu widzisz, i tu sobie siedzisz i odbierasz listy, nie? Mhm. Fajnie? Mogę cię mówić, nie, fajnie, nie umówię cię ze stronę szepatą, zaraz za to boli strasznie. To wracajmy w takim razie. Wracajmy, nie ma co dużo tutaj przebywać, w takim razie, skoro boli cię głowa, odwiozę cię, prawda, Io, wracamy do szpitala, boli głowa. Okay. No, dobrze, no słuchaj, ale to jeszcze nie koniec prezentów na dzisiaj. Ja jeszcze mam dla ciebie coś jeszcze, ale żebym mógł ci to wrócić, muszę to wrócić w specjalnym miejscu, ponieważ, no... Hmm. Czekaj, bo słup. Ups, lampa. Ups, lampa. Dobrze, lampa ale, skasowana. O, czekaj, kurczę, bo tutaj to auto ma taki... Mam laga! Chyba się zaklinowaliśmy. Nie, chyba coś mamy jest laga. Chyba nie tak. Chyba... A, jest, jest, jak działa. To, dobra. Prawie musiałam po prostu zejść, bo okej, dobra, dobra, myślałem, że zepsuliśmy to Minecrafta. Dobrze, w takim razie przechodzimy tu. Musimy wejść w specjalne miejsce, znaczy w sumie nie musimy, ale ja mam takie ten... Dobra, w sumie możemy to zrobić przed szpitalem też. Chodź. W takim razie tutaj, albo zróbmy to w twojej, prawda, kabinie. Tam myślę, że tak. Kabinie. Myślę, że mogę ci wręczyć to. A mogę sobie myśleć, że muszę tutaj wracać. Skapią się, jak nie wrócę. A jak się czujesz? Super. To nie. O, no to wracamy. No nie wiem, zależy, czy słuchamy serca, czy zdrowego rozsądku. No dobra, nie czuję się jakoś najlepiej, co nie, no ale kurde, no to nie chcę czyli być. Jednak wracamy. No nie, ja tu nie chcę być. No nie, ja nie mogę wziąć cię do domu, jak ty jesteś, miejsce. Nie czujesz się najlepiej. Ale jak straszne miejsce, patrz jak ci umiliłem pięknie, kwiatki, masz ciastka, wszystko no dobra, masz, się trzeba. Ciężko. Będzie dziękuję. Dobrze, będzie dobrze, słuchaj, ale mam jeszcze dla ciebie ostatni okay. prezent. Ostatni prezent to jest koks życia. On ci uratuje życie. Koks życia? Koks życia. Tak? Koks życia, koks tak. Życia. Jak go zjesz, poczujesz się lepiej. I będzie o wiele lepiej. Tak, możesz go zjeść. Okej. Okay. Jest lepiej? No powiem ci, że powoli mi przychodzi dobra. Głowa chyba. Wow. No słuchaj, to jest właśnie koks życia. I teraz powiem ci tak, jeżeli jutro będziesz okay. się czuła tak, jak się czujesz dzisiaj po tym koksie, to będzie koks i będziesz mogła wrócić do domu. Koks. Wow. Dobrze? Ej, serio, jest lepiej, wow. No ja wiem, ja się... O nie, zabrałem ci pochodnię, która po drugiej stronie była na parapecie. Nie, nie, nie. To słuchaj, ja... Czekaj, zaraz się pożegnamy, jeszcze tak pięknie będzie, że ty okay. z okna do mnie będziesz wołać, a ja będę z dołu, jak Romeo i Julia, wiesz o co chodzi. Ale ja muszę ci oddać tak, tą pochodnię tam, tylko jej nie zabierz przypadkiem znowu. W sensie nie zabierz jej tak jak ja. Dobra, tu, uwaga. O! Dobra, a! Jeszcze raz, a! Dobra, jestem na górze. Dobra, uwaga. To się może udać tylko raz. Więc uwaga, rozpędzam się i... Udało się. W takim razie... Julio! Dzięki szczypsom. Zrzuć tu swój warkocz. To chyba nie ta bajka. Nie wiem, nieważne. Chyba rozpunka. Dobrze, rozpunko! Nie no, dobra. Chciałam włosy. Milki, trzymaj się. Do zobaczenia następnym dzięki razem. Czuj się lepiej. Się. Jakbyś czegoś potrzebowała, to dzwoń. Mhm. Masz telefon? Pa. Albo pisz na Nintendo Switchu. Dobra, nie wiadomości. Pisać, dzięki. Dobrze, trzym się. Hejo. Dobrze, widzowie, dzisiaj udany dzień jak najbardziej. Poprawione samopoczucie, poprawiony humor, koks z życia, mam nadzieję, że zadziała. I teraz już Milki poczuje się lepiej i będzie wszystko gites, majonez. No i mam wrażenie, widzowie, że ona powoli coś tam sobie zaczyna przypominać. No bo jednak o jakimś banku powiedziała coś tam, wiecie o co chodzi. No może coś z tego będzie, nie mówmy nie, skoro kwitną jeszcze, prawda, tulipany. Nie wiem co ja mówię, nieważne. Widzimy się w następnym odcinku, to jutro o godzinie 19:19, tak jak codziennie ja mam tego koksa na plecach, bo to się baguje, nie wiem dlaczego, ale nie mam go w ekwipunku, nie wiem o co chodzi. W każdym razie widzimy się jutro. Pozdro, cześć, pa, pa.